Witam wszystkich z tej strony Alluk, a to jest kolejna prezentacja modyfikacji. No i tym razem bierzemy przyczepy do oglądania. No i pierwszą przyczepę, którą mamy, to jest przyczepa do przewozu sypkich materiałów. I jest przyczepa Brandner Z18051, zdaje się. Oczywiście ma ona do wyboru kolory, jakie tylko chcemy, tak jak jest w standardzie wbudowany w grze wybór kolorów. Ja tutaj wybrałem akurat biały do pokazu. Jakichś szczególnych funkcji ta przyczepa nie ma. Pojemność tej przyczepy to 21 tysięcy, czyli 21 ton, jak to woli. Cena taka sama, czyli 21 tysięcy. Uprawy, które może przewozić, to wszystkie oryginalne, czyli pszenica, jęczmień, rzepak, kukurydza, wióry, plewy, czy tam sieczkę, jak to woli, ziemniaki, buraki. No i dodatkowo mamy jeszcze kiszonkę, TMR i obornik, który możemy przewozić za pomocą tej plantnerki. No i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o przyczepę do przewozu materiałów sypkich. Zaraz Wam pokażę kolejną przyczepę. Zapraszam. No i mamy kolejną przyczepę do przedstawienia. Jest to przyczepa do przewozu beli w kostek, tak? Nie wiem, jak to tam dokładnie nazwać. W kostkach, no. Jest to przyczepa Arcusin Autostack. To jest 32, czyli mieści 32 kostki aż, czyli dwa razy więcej niż oryginalna dostępna w grze. No jest też znacznie, znacznie większa od tamtej. Posiada wybór koloru, jaki możemy sobie, jaki chcemy mieć tej przyczepy. Ja wybrałem znowu biały, ładnie go widać. Przyczepa oczywiście trzyosiowa. Koszt tej ceny to aż 100 tysięcy dolarów, czy tam jaką kto ma walutę ustawioną. Według mnie, nie wiem, może to jest jakieś takie dziwne przeczucie, ale jakby szybciej zbiera te kostki, szybciej może je zbierać, bo co dwie kostki zazwyczaj jest taka strasznie długa przerwa. Tutaj ta przerwa jest, wydaje mi się, krótsza i dwa, że krócej się wywraca ta przyczepa do tyłu, żeby postawić kostki na miejscu. Nie wiem, może to tylko moje odczucie. Nie jestem pewien co do tego, nie mierzyłem tego czasu, ale tak mi się wydaje. No, moc na pewno jest spora do tej przyczepy potrzebna, no bo ona sama ma spore gabaryty jeszcze do tego. 33 kostki, no, trochę koni trzeba do tego mieć. Ale tego Wam nie będę dyktował, każdy robi jak chce w grze. No i to by było na tyle z dzisiejszej prezentacji. Zapraszam na jutro. No i trzymajcie się. Cześć.